cześć. Mamy dzisiaj 9 grudnia. Co prawda wstaliśmy już dosyć wcześniej, ale jest już 12:30. Dopiero zebraliśmy się, żeby wyjść na śniadanie. Kasia jadła sobie owsiankę w domu. A ja dzisiaj chcę odkryć nowe miejsce. Idziemy do nowego miejsca, gdzie też sprzedają chicken rice'a. Sprawdzimy, jak tam będzie smakował. Bo chodzimy po tej ulicy no już długo, długo, bo byliśmy rok temu. Teraz też już jesteśmy tutaj 2 tygodnie i cały czas odkrywamy w tej uliczce nowe, nieodkryte, niewyeksplorowane do tej pory miejsca. Więc dzisiaj będziemy właśnie sprawdzać nowego chicken rice'a. Zaraz tutaj po lewej stronie będzie. Gdzie był ten chicken rice? A już chyba nie ma. Mam nadzieję, że jeszcze jest. Trochę za późno przyszliśmy, bo już są wyprzedane wszystkie. Więc idziemy chyba tam, gdzie wczoraj byliśmy, do tej fajnej restauracji. Znaczy no restauracji, takiej knajpki. Więc też fajnie, zaraz zobaczymy. Jest dosłownie 50 metrów dalej. O, i jesteśmy. Co my tu mamy do wyboru? Różne jakieś curry, sosy. O, może sobie zjemy. What is this chicken? Not chicken. This is a chicken? Chicken. Chicken. Which one is chicken? Kapau. Chicken. Chicken. This chicken. Kapau chicken. Huh? I like it. Kapau chicken. Okay, this one. Adichana. Egg. And egg, yeah. Rice, chicken and egg. Mix about chicken. Yeah. One. Done. Dostałem już moje danie. Tak wygląda. To jest kurczak z bazylią smażony w sosie sojowym. Do tego właśnie jest jajko też. No takie fajne, smażone właśnie po tajsku, mi się, ja uwielbiam takie jajko. Jest smażone na głębokim oleju i z jeszcze rozpływającym się żółtkiem. Bardzo dobre. A do picia tutaj nie dają czystej wody, tylko woda, tylko jakiś taki, no nie jest to kompot, coś rozpuszczają w tej wodzie, taki jakiś specjalny, jakiś taki suszony owoc. Bardzo dobre, więc jak widzicie, ta restauracja jest taka nowa. Tam jest jeszcze biało, czysto. Bardzo mili są tutaj, bardzo fajnie. Ostatnio były dyskusje, jak wyglądają chińskie brokuły. O, i to są właśnie chińskie brokuły, czyli inaczej kale. Widzicie tutaj ceny, jakie kosztują warzywka. Są dosyć bardzo tanie. Ale na przykład papryki są już dosyć drogie. A co my mamy tutaj? Coś do sosu. Tutaj są curry. Widzicie ceny. Arbuzy, tutaj macie ceny.
maja. Pomarańcze. I na przykład zobaczcie, ile kosztują jabłka. Jabłka są bardzo drogie. A skąd one są? Jest tutaj kraj pochodzenia? Nie widzę, ale prawdopodobnie nie są z Tajlandii. Są chyba importowane z Chin i nie są podobno dosyć dobre. Co my tutaj mamy? Shogun Orange Pack. Tutaj jest Shogun Orange Pack. O, mamy pomelo 53 baty. Tutaj jakieś śmieszne owoce. Co to jest? Mood la mood. Słodki tamaryndowiec. Tutaj jest suszony tamaryndowiec. O, już jest bardzo drogi, 237 batów. To co to jest za śmieszny owoc? Yam. Aha, yam. To taki odpowiednik ziemniaków azjatycki. O, i tutaj mamy dragon fruit po 49 batów. Tutaj mamy kapusty. Kapusty po ile? Takie dosyć małe główki są, po 27 batów. A Kasia co kupuje? Trzy limonki. Za 6 batów. No, pokazywałem tam ceny różnych owoców. No. O, co, czy to nie są gniazda? Nie, to są glony. A, to są glony. Glony albo grzyby. Nie, to są grzyby. Tak. Silver Air Mushroom. 560 batów za kilogram chyba. Tu mamy całe stoisko z różnymi grzybami, różne grzyby. Dry shiitake mushrooms, shiitake mushroom. Shiitake. Bambu fungus pak. A tu patrzcie, ciekawostka. Są warzywa. Tutaj są warzywa w chłodni. I w tej samej chłodni można kupić sobie kwiaty. A naprzeciwko pieluchy. Te takie kosze, co tutaj widzicie na górze, to są takie typowe chyba przeznaczenie prezenty na Boże Narodzenie, znaczy na Nowy Rok. Bo to zauważyliśmy, że pojawiają się właśnie w okresie noworocznym. Drugi raz, jak jesteśmy teraz w tym okresie, to dopiero co się pojawiły. Więc to są takie pakiety jakieś. Nawet nie wiem, co to jest. A, to są do gotowania. To jest na przykład esencja kurczaka. Aha. Myślałem, że to są kosmetyki. Ale kosmetyki chyba też są, tylko że na dziale kosmetycznym. Też takie kosze, paczki. Tutaj macie na przykład pasta curry za 19 batów. Jakieś przyprawy, oregano 46 batów. Oregano, koriander. Papryka, garlic. Trudno wszystko wymienić. Jest tego tyle. A tutaj są suszone, paczkowane grzyby. Co masz? Co to jest? Nasiona goji. Jagody goji. 20 batów. No to chyba niedużo. No. A tutaj można sobie właśnie też w Tesco kupić takie gotowe dania. Na przykład omlet z ryżem. Co? Za 9 batów. Tak, właśnie ja sobie chciałam, bo ja lubię te omlety. A tutaj na przykład jest ryż z jajkiem i z kurczakiem czosnkowym po 29 batów, a wieczorem jeszcze są przeceny.